Mimo, że wasz sztab prowadzi Lecha Poznań tylko w dwóch ostatnich meczach sezonu, to emocje chyba są takie, jakby pan prowadził Lecha przez cały sezon. Niezwykle szkoda tego, co się stało w ostatnich praktycznie sekundach. Jak pan podsumuje spotkanie? No rzeczywiście, my do tej pory byliśmy z chłopakami dwa dni, bo to ja liczę na godzinę, to około 48 godzin. Ale potrafiliśmy jakoś wzniecić w tych zawodnikach chęć dobrej gry. No, było chyba widać na boisku dzisiaj, że my przyjechaliśmy po to, żeby zgarnąć pełną pulę. Powiedziałem też na konferencji wcześniej, że my przychodząc do tego zespołu wierzyliśmy jeszcze w różne rozwiązania. Łącznie z tym, że będziemy mistrzem Polski, bo wierzyliśmy bardzo mocno, że potrafimy odbudować tych chłopaków na te dwa ostatnie mecze. Kluczem było dzisiejsze zwycięstwo na Wiśle, no ale też szczęście w innych meczach na Łazienkowskiej i w Białymstoku bodajże, tak? Ale sami nie wygraliśmy meczu, dlatego możemy mieć... Mam dużo żalu, dużo takich myśli, emocji, które no, jak prowadzisz w doliczonym czasie, doliczonego czasu, zostaje ci 20 sekund i kurczę, przez własne jakieś niedociągnięcia organizacyjne tracimy bramkę, no to zawsze jest niedosyt. Szkoda, bardzo żałuję, bo myślę, że zasłużyliśmy na zwycięstwo, bo pokazaliśmy kilka fajnych akcji. Krystian strzelił, trafił głową piłką w poprzeczkę, Darko strzelił, trafił w słupek, także było tych sytuacji i to też pokazuje, że przyjechaliśmy tutaj zagrać dobre zawody, dobry mecz. Nie udało się go wygrać i stąd taki olbrzymi ból. Zdecydowaliście się też odświeżyć pierwszą jedenastkę nieco, jak sobie chociażby Piotrek Tomasik poradził na tej lewej obronie? Myślę, że dobrze, bo efekt Piotrka Tomasika to też efekt tego wcześniejszego meczu jeszcze za trenera Bielicy, który tutaj Lech wygrał 3-1 i tam Piotrek Tomasik też był jedną z pierwszoplanowych postaci. Zagrał dobry mecz, udowodnił, że ta rywalizacja na lewej stronie obrony w przyszłym sezonie może być bardzo wartościowa dla zespołu, bo też to taki właśnie gdzieś miał być ten efekt tego, tak, żebyśmy potrafili wybrać tych zawodników, którzy będą na odpowiednim poziomie do tego, żeby przyszły trener, który będzie mógł zobaczyć, że rzeczywiście ma dwóch równorzędnych, dobrych piłkarzy na lewej obronie. Konflikt na placu w końcówce zaowocował tym, że Emir Dilawer dostał żółtą kartkę, no i on nie zagra w tym ostatnim spotkaniu, dla niego sezon się skończył. Spory problem pewnie, chociaż dzisiaj Wujadinowicz i Janicki dali też radę, no może poza tymi chwilami w końcówce. Nie wystawiając Emira też liczyliśmy się z tym, że my nie możemy zapominać, że my mieliśmy czterech zawodników, których żółta kartka wyeliminowałaby z tego spotkania. W związku z tym wymyśliliśmy taki patent, żeby tego Emira oszczędzić, bo gdyby Wujo czy Łukasz Trałka dostali żółtą kartkę, czy Maciej Gajos, no to ten Emir byłby pierwszoplanową postacią wtedy w tym kolejnym meczu. No, okazało się, że nie wchodząc nawet na minutę na plac gry jako zawodnik, jako piłkarz upoważniony do tego, otrzymał ósmą żółtą kartkę. W związku z tym no, komentarz tutaj jest taki, no nie mam nic powiedzieć, nic nie powiem mądrego. Czyli teraz tydzień po prostu pracy, troszkę oczyścić głowy i skupić się na tym ostatnim meczu. Tak, oczywiście. Gramy mecz w niedzielę i przyjeżdżamy dzisiaj w nocy do Poznania. Jutro czas poświęcony na taką regenerację głów. Zaczynamy od wtorku, od popołudnia. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. W środę rezerwy grają mecz u siebie z Sokołem Kleczew. Być może też wzmocnimy drużynę trenera Dziurdziewicza. Ale to dopiero to przy okazji, bo nie jestem szczęśliwy, że nie wygraliśmy, bo Lech zasłużył dzisiaj na zwycięstwo i taki był nasz cel.